Serdecznie w drugiej części konferencji po raz kolejny rozmawiać będziemy o bardzo ważnym temacie, jakim jest przemoc w rodzinie. Niestety, statystyki wciąż są zatrważające. Często, yy, przekon, yy, często pokutuje takie przekonanie, że brudy należy prać we własnym domu, a ofiara przemocy często sama sobie jest winna. Co na to kościół? No, właśnie, w pierwszej części rozmawialiśmy o tym, jaka może bądź powinna być rola kościoła w sytuacjach występowania przemocy. To temat niełatwy, ale konieczny do podjęcia, i myślę, że jeszcze wiele można byłoby dopowiedzieć, ale to, co chyba najistotniejsze, to to, że wywołaliśmy temat i nie boimy się o nim rozmawiać. O tym, co trudne, o tym, co bolesne, bo dzięki temu. Można zmienić na lepsze życie wielu osób, wielu rodzin, które przechodzą przez doświadczenia przemocy. W tej części, którą obecnie rozpoczynamy, porozmawiamy o tym, jak zapobiegać przemocy. Stawiamy więc mocny akcent na prewencję. Faktycznie słowo prewencja już wybrzmiała wcześniej. Pierwszej części konferencji, więc porozmawia, porozmawiamy o tym, co możemy zrobić jako Kościół. Zachęcam do zadawania pytań. Można to uczynić na dwa sposoby: wysyłając pytanie na adres e-mail niemałpaadvent.pl, bądź wykorzystując czat. W dalszej części programu spróbujemy odpowiedzieć na Państwa pytania. A teraz zapraszam do wysłuchania wykładu Granice a Relacje. Jak wyglądają granice? Czym są granice psychologiczne? Jakie elementy się na nie składają? I czy Biblia, Biblia daje nam jakieś wskazówki dotyczące stawiania granic w relacji? Zapraszam do tego wykładu Małgosie Wic-Trzeciak. Która jest doradcą rodzinnym, żoną, mamą dwójki dzieci, prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, wspiera rodziny w budowaniu dobrych relacji. Założyła, jak mówi, bardzo skromny kanał na YouTubie, Projekt Od Nowa, tak się nazywa, gdzie zamieszka treści o budowaniu relacji w rodzinie. Zapraszam w takim razie Państwa do wysłuchania tego bardzo ważnego, interesującego wykładu. Dziękuję za zaproszenie. E, witam Państwa bardzo serdecznie. To, o czym będę mówić, to są właśnie granice w relacjach. Ja bardzo poproszę o uruchomienie mi tutaj e, prezentacji. Będę bardzo wdzięczna, jeśli włączymy monitor. O, dziękuję bardzo. Granice w relacjach, a Pismo Święte. Właśnie, możemy się zastanawiać, czy. W ogóle Biblia, cokolwiek mówi na temat granic, jeśli tak, to co takiego mówi? Generalnie zrozumienie tego tematu jest niezwykle istotne, dlatego że właściwe zrozumienie pojęcia granic sprawia, że my jesteśmy w stanie podjąć pewne działania, aby rozwiązać problemy w naszych relacjach, nawet jeśli to nie my jesteśmy przyczyną tych problemów. Więc ma ogromne znaczenie właśnie w prewencji dlatego na temat granic będziemy sobie rozmawiać. I, I co dziś na dzisiejszym spotkaniu będziemy omawiać jakie zagadnienia Po pierwsze powiemy sobie właśnie na temat tego czym są granice jakie Pojęcia wiążą się z grami, granicami, mianowicie odpowiedzialność, wolność, samokontrola. E, przytoczymy sobie pewne przykłady granic, e, powiemy o właściwej postawie, która jest też nam pokazana w Słowie Bożym, e, przyjrzymy się, jaki przykład dał nam Pan Jezus, e, a także zrobimy takie osiem spojrzeń na granice z perspektywy biblijnej i wreszcie na końcu powiemy sobie na temat fundamentu. A więc zaczynamy. Granice. Cóż to takiego jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy my to właśnie rozumieli, czym są granice. Otóż e, granice jest to taka linia wyznaczająca własność. Początek i koniec czegoś można powiedzieć. I jeżeli my w relacjach naszych wiemy, gdzie przebiegają granice, wówczas wiemy, kto jest właścicielem takich elementów jak uczucia, jak postawy, jak reakcje, jak słowa. I wiemy w związku z tym, do kogo one należą, do kogo te poszczególne właśnie elementy należą i wreszcie, kto w związku z tym jest za nie odpowiedzialny. A zatem wyznaczanie granic y, wiąże się z takim określaniem, gdzie kończy się mój obszar odpowiedzialności, obszar należący do mnie, a gdzie rozpoczyna się obszar należący do drugiej osoby, do kogoś, z kim jestem właśnie w relacji. I, wiecie, to jest niezwykłe, ale już słowo Boże nam sprawozdaje, że w Edenie w momencie kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, już wtedy pojawił się problem ze zrozumieniem pojęcia granic. Kiedy Adam i Ewa spożyli zakazany owoc, wówczas Pan Bóg do nich przyszedł i zaczął Adama w pierwszej kolejności pytać: "Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?" Co Adam wówczas zrobił? On nie przyznał się, odmówił przyznania się do własnych czynów, do odpowiedzialności za własne czyny. On mówi: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Czyli to nie ja, to nie moja odpowiedzialność, ja nie rozumiem, gdzie są moje granice. Podobnie później zrobiła Ewa. Ona również y, nie przyznała się do swojego czynu, ale co? Zrzuciła odpowiedzialność na węża. To nie ja. Wąż, tak? Dlatego jadłam, że to on coś zrobił. I wiecie, kiedy my przyglądamy się dzisiaj naszym relacjom w dzisiejszym świecie, to bardzo często możemy słyszeć takie właśnie przepychanki słowne, kiedy to jedna strona coś mówi, druga ripostuje i, i to może tak trwać w nieskończoność. Taki ping-pong można powiedzieć. I tak na przykład yy, małżonka może mówić tak: Mój mąż chodzi ciągle zagniewany, w ciągle się o wszystko wścieka. On na to odpowie. No tak, jestem wściekły, bo moja żona mnie ciągle kontroluje. Ona odpowie. Ja kontroluję go, dlatego że on w ogóle mnie całkowicie ignoruje cały czas. On na to wtedy powie: Jak ja mam jej nie ignorować, jak ona ciągle zrzędzi? I wtedy ta żona może odpowiedzieć: Tak, ja ciągle muszę powtarzać pewne rzeczy, bo jak co, o cokolwiek go proszę, to on w ogóle nie, nie spełnia moich próśb. Prawda, widzimy? Taki ping-pong. To nie ja, to on, to ty, to ty. I, i, I w ten sposób my nigdy nie dojdziemy do rozwiązania problemu, tak? Zawsze będziemy szukać winy e, w tej drugiej osobie. To jest jej odpowiedzialność, że jesteśmy w tej sytuacji. Jeżeli tak jest, to tak naprawdę my w naszym życiu mamy takie poczucie beznadziei i bezradności. Ja nie mam wpływu na okoliczności, ja jestem ofiarą okoliczności i moje życie jest beznadziejne, tak? To jest naprawdę sytuacja nie do pozazdroszczenia, jeżeli w ten sposób patrzymy na swoje życie. Ale. Jeśli my sobie uświadomimy, że jesteśmy wolnymi ludźmi, Pan Bóg dał nam wolną wolę i w związku z tym moja reakcja jest moim wyborem, ja mogę w każdej chwili zdecydować, jak zareaguję, jak się odezwę, co powiem, co zrobię, prawda? Jeżeli w ten sposób spojrzymy na nasze życie, na nasze relacje, to nam daje poczucie wolności i sprawczości. Czyli ja jednak mam wpływ, ja mam pewien wpływ. To zdecydowanie jest bardzo korzystne, prawda? Kiedy zrozumiemy właśnie tę sytuację. Czyli mam wolny wybór, w każdej chwili ja mogę zareagować inaczej niż te schematy, w których do tej pory trwałem, czy trwałam. To jest bardzo dobra wiadomość. Ale kolejna ważna rzecz to, tak jak już powiedzieliśmy, z tematem granic wiąże się kilka zagadnień. Odpowiedzialność e, to jest pierwsze zagadnienie, które chcę poruszyć. Mianowicie każdy człowiek w relacjach z innymi, w swoim życiu potrzebuje, jest odpowiedzialny, musi wziąć odpowiedzialność za pewne, pewne sfery życia, za pewne elementy. I tutaj wymieniłam kilka z nich. To nie wyczerpuje oczywiście tematu, ale przyjrzyjmy się tylko tym kilku, spójrzmy na to, co tutaj jest wypisane, mianowicie odpowiedzialność za e, swoje uczucia. Czyli jeżeli ja będę chodziła zagniewana i mówiła: Ja jestem wściekła, bo ty się spóźniasz, ja jestem wściekła, bo ty za wolno wiążesz sznurówki do dzieci, tak? Ja jestem wściekła, bo nie pozmywałeś naczyń, tak jak ustaliliśmy, to tak naprawdę ja nie mówię, że to jest moja odpowiedzialność, te uczucia. To Wy wszyscy wokoło jesteście winni, że ja mam te uczucia. Tak samo postawy. Ja krzyczę, bo Ty krzyczysz. To nie jest moja odpowiedzialność, prawda? To jest niewłaściwe podejście, czyli każdy człowiek powinien wziąć odpowiedzialność właśnie za swoje uczucia, za swoje postawy, za zachowania, również za wybory, których dokonujemy w naszym życiu, za to, jakie stawiamy granice, jakie mamy marzenia i pragnienia, co my z tymi marzeniami i pragnieniami robimy. To są również nasze odpowiedzialności, jakie mamy potrzeby. Czy my w ogóle rozumiemy nasze potrzeby, czy my je znamy? Czy my je zaspokajamy? To jest nasza odpowiedzialność, również priorytety w życiu. To my sobie potrzebujemy sami wyznaczyć nasze priorytety zarówno w tych relacjach naszych rodzinnych. Jeżeli ja na przykład jestem matką, to dla mnie priorytetem jest to, aby wychować moje dzieci, tak? Każdy z nas w swoim życiu potrzebuje spojrzeć na, na właśnie swoje okoliczności, sytuację i ustalić swoje priorytety, ale to również jest moja odpowiedzialność, żeby później żyć według tych priorytetów, tych wartości, które mam w swoim życiu ustalone. Jestem również odpowiedzialna za to, jakie są moje myśli. Jak ja myślę o innych, jak ja myślę o sytuacji. Wiecie, my często mamy pewne nieuświadomione myśli e, i to jest ważne, żeby przyglądać się temu, co się dzieje w naszemu myśle. E, czy ja zawsze w relacji z kimś myślę sobie, że ta osoba jest beznadziejna, ona jest zawsze winna wszystkiemu? To jest coś, nad czym my powinniśmy panować i się przyglądać temu. Czy te nasze myśli nie powodują nakręcania, powiedzmy, spirali jakiejś niechęci i wrogości wzajemnej, prawda, w relacjach? jestem odpowiedzialna również za talenty, które dostałam od Pana Boga tak, e, za zainteresowanie, jakie mam. To jest tylko część przykładów tak, ale to są rzeczy, za które każdy z nas to jest właśnie ta nasza przestrzeń. Tak? To, to jest ten nasz obszar odpowiedzialności I o tym my wszyscy musimy pamiętać w relacjach. Czyli nie może też być tak, że ja, Patrząc na drugą osobę, to ja chcę jej priorytety ustalać, to ja chcę jej wartości ustalać, to ja chcę mówić, co ma robić ze swoimi talentami. Owszem, my możemy o takich sprawach rozmawiać, ale moja odpowiedzialność to, są, to jest ta moja sfera, prawda? I teraz, kiedy mówimy o pojęciu odpowiedzialności, to odpowiedzialność wymaga działania. E Odpowiedzialność prowadzi do tego, że ja nie będę biernym po prostu uczestnikiem sytuacji i będę patrzeć na problem i mówić: Okej, okay, no jest problem, niech on się rozwiąże. Nie. Wtedy ja mogę się przyjrzeć temu i powiedzieć: Nawet jeśli na przykład nie ja rozpoczęłam sprzeczkę, nie ja, rozpro, nie roz, nie ja rozpoczęłam jakiś konflikt, ale mogę dojrzale przyjrzeć się sytuacji, przeanalizować ją i. Podejść na przykład do człowieka, z którym miałam sprzeczkę, chociaż on na przykład ją zainicjował, i powiedzieć: Słuchaj, przepraszam cię za to, że tak się odezwałam, przepraszam cię za to, że w ten sposób postąpiłam w tym momencie, to było złe, chcę cię za to przeprosić. Biorę dojrzale odpowiedzialność za swoją część. To jest niezwykle istotne. My potrzebujemy sobie zadać właśnie pytanie, czy my jesteśmy zdeterminowani zachowaniami innych, czy właśnie chcemy wziąć odpowiedzialność, czyli znów, czy ja będę mówić: Tak, ja na ciebie wrzeszczę, bo ty wrzeszczysz. Czyli ja jestem zdeterminowana zachowaniem innych? Czy ja chcę, żeby wciąż tak było? Jeżeli do tej pory tak było, to czy chcę ten sta stan utrzymać? Czy chcę go zmienić w tym momencie? I my również, mówiąc o odpowiedzialności, potrzebujemy przyżyć naszym osobistym problemom i wziąć za nią odpowiedzialność. Czyli na przykład, jeśli ja mam problem z gniewem i o wiele drobnych rzeczy czuję irytację, yy, złość i nie potrafię nad nią zapanować, to czy powinnam szukać uzasadnień na zewnątrz? Czy przyznać się? Mam problem z gniewem i próbować go rozwiązać. Odpowiedzialność to do, dotyczy też każdej strony relacji, czyli e, jeżeli my jesteśmy ludźmi dojrzałymi, to kiedy my bierzemy odpowiedzialność za tę swoją część, również mamy prawo oczekiwać, że osoba będąca w relacji z nami również weźmie odpowiedzialność za swoją część, czyli my nie będziemy na siebie brać odpowiedzialności za a, tę drugą stronę, prawda? To jest, to jest istotne. Taki klasyczny przykład, yy, kiedy jedno z małżonków na przykład wraca pijane do domu, tak? I drugie zaczyna myć tą osobę, yy, sprzątać po niej, przebierać, żeby potem się obudziła wyglądająca pięknie, czysto, świeżo. Mało tego, yy, była pijana, więc nie poszła do pracy, no to ten współmałżonek dzwoni i usprawiedliwia, prawda? To nie jest... Umożliwienie tej drugiej osobie wzięcia odpowiedzialności za siebie. To nie jest właściwe. My w ten sposób postępując, ograbiamy tak naprawdę tę drugą osobę z szansy na rozwój, na zmianę jakąś w życiu. I to nie jest dobre. Kolejne zagadnienie w sferze granic to wolność. Już dzisiaj o wolności, co nieco było wspomniane, ale to jest bardzo ważny temat, mianowicie. Ważne jest, żebyśmy się zastanowili, jak często my w swoim życiu myślimy, czy też mówimy, muszę coś zrobić, trzeba to zrobić, nie mam wyjścia. Jak często nam towarzyszą tego typu, e, takie tego typu właśnie podejście do różnych spraw? Jeżeli my tak myślimy, to tak naprawdę jesteśmy więźniami własnego poczucia bezradności? Wtedy ja myślę sobie, ja nie mam wyboru, tak ja po prostu nie mam wyboru. Czy to jest prawda? Jeżeli w jakiejś relacji z drugim człowiekiem my mamy takie myśli, to warto, żebyśmy się zastanowili, co skłania mnie do trwania w takim układzie, w takiej relacji, jeśli ja muszę i nie mam wyjścia. Jakie są przyczyny tego? Potrzebne jest dużo takiej autorefleksji, takiego zastanowienia się nad sobą, jeśli mówimy o temacie granic, dlatego że bez tego my nic nie zmienimy, tak? Będziemy wciąż trwali w czymś, co, co nie jest dobre. Wolność. O wolności i Pismo Święte mówi bardzo dużo. Możemy odczytać fragmenty chociażby z listu do Koryntian, z listu do Galacjan. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Czyli my to od nas zależy, czy my pozwolimy, żeby ktoś nami manipulował, żeby ktoś za nas decydował, że ja muszę, że ja nie mam wyjścia. My mamy prawo być wolnymi ludźmi. Pan Bóg nas do tego powołał. On już przez nam dał to prawo, tym bardziej, kiedy właśnie za nas oddał swoje życie. Potwierdził tę naszą wolność. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej. To nie jest jakieś przelotne, tak? To jest coś w czym my mamy trwać. I nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Czyli Pamiętajmy o tym, że jesteśmy istotami wolnymi we wszystkich relacjach. I kiedy myślimy sobie o tych granicach, takich psychologicznych, emocjonalnych, prawda, granicach w relacjach, to z nimi jest podobnie jak z własnością emocjonalną, z własnością, przepraszam, materialną. I tak, kiedy wyobrazimy sobie taką sytuację, mamy dom, mamy mieszkanie, tak, mamy działkę. I czy wyobrażamy sobie, żeby jakiś sąsiad przyszedł i zaczął nam mówić: słuchaj, masz zły kolor ścian, meble są źle postawione, w ogóle masz brzydkie meble i nie podoba mi się w ogóle, co masz w ogrodzie, ja ci powiem, jak ty masz to zrobić. A ty zrób pod moje dyktando. Czy taka sytuacja jest niedopuszczalna? Prawda, że jest. W związku z tym, kiedy myślimy o, tych, o tej naszej przestrzeni, tym naszym obszarze, w sferze psychologicznej te same zasady się dotyczą czyli nikt nie ma prawa na nas wymuszać pewnych zachowań, pewnych reakcji, pewnych działań. Nie ma nikt takiego prawa. Nasza przestrzeń to jest nasza sfera wpływu i naszych decyzji. Jako ludzie wolni, my mamy prawo decydować o sobie. I bardzo ważnym zagadnieniem w tym wszystkim, właśnie kiedy my rozmawiamy na te tematy, bardzo ważny jest szacunek. Czyli my również musimy pamiętać o tym, że kiedy rozmawiamy o tym, kiedy komunikujemy właśnie swoje granice, potrzebny jest szacunek. Szacunek jest czymś niezwykle istotnym. Na nim musi się tak naprawdę opierać wszelki rodzaj komunikacji właśnie w sferze, w sferze granic, w sferze naszych relacji. I... Kiedy myślimy o wolności, to tak naprawdę miłość w relacjach może rozwijać się tylko wtedy, kiedy ona jest oparta o wolność, kiedy jest oparta na odpowiedzialności każdej ze zaangażowanych stron. Prawda mówimy tutaj nie przemocy w rodzinie. Wiemy, że miłość jest czymś niezwykle ważnym w rodzinie, dlatego wszyscy potrzebujemy pamiętać o tym, jak bardzo ważna jest wolność, do której powołał nas Chrystus. Kiedy mówimy o wyznaczaniu granic, to pytanie, które musimy sobie zadać, to to, nad kim ja mam kontrolę, nad kim mam władzę, kogo ja kontroluję. E, wiecie, słyszałam kiedyś takie zdanie, że ktoś powiedział, e, zabroniłem mojej żonie do mnie krzyczeć, postawiłem jej granicę, nic to nie dało. Czyli, czy granice nie zadziałały? Jak to jest? Czy my jesteśmy w stanie kontrolować tę drugą osobę, jeżeli my komuś coś zabronimy? To czy faktycznie jesteśmy w stanie upewnić się, że to coś nie będzie miało miejsca? My możemy panować nad sobą i w związku z tym w podobnej sytuacji my możemy zupełnie inaczej powiedzieć. Mianowicie, na przykład, jeżeli będziesz na mnie krzyczeć, wyjdę do drugiego pokoju. Czy ja jestem w stanie zrealizować wówczas y, tę zapowiedź? Jak najbardziej. Ja decyduję o sobie, ja decyduję o tym, co ja zrobię, kiedy ktoś. Będzie próbował właśnie przekraczać moje granice, w jakikolwiek sposób y, komunikować się ze mną, czy robić wobec mnie coś, czy, co mi nie odpowiada. To ma być mój przemyślany wybór, moja decyzja co do tego, co zrobi, a więc samokontrola, która jest bardzo ważna w tym wszystkim to jest przemyślany wybór, jak ja postąpię w różnych sytuacjach w swoim życiu to ja o tym chcę zdecydować, jak będę działać, jak reagować, co mówić. Y, nie chcę. W taki odruchowy, nieprzemyślany sposób mówić natychmiast. I to jest ważne, właśnie, żeby pamiętać, że my powinniśmy sobie dać czas na to, żeby pomyśleć przez chwilę. Co ja chcę w tej sytuacji zrobić? Jak ja chcę zareagować? Jak ja chcę odpowiedzieć? Czy ja chcę błyskawicznie, odruchowo, natychmiast wyrzucić z siebie pewne słowa czy zachowania? Czy też dać sobie tę chwilę na złapanie oddechu i zastanowienie się, co odpowiem, jak zareaguję? Jeżeli my reagujemy odruchowo, wyłączamy myślenie. To nie jest przemyślany wybór. Zobaczcie, Pan Bóg y, w Piśmie Świętym mówi znów w Przypowieściach: Miastem odkrytym bez murów jest człowiek nieopanowany. Bez murów, nie ma granic. On nie wie, za co jest odpowiedzialny, za co jest odpowiedzialny ktoś inny. To jest ważne, abyśmy my panowali właśnie nad sobą, bo nad, jedynie nad sobą my mamy możliwość y, panować i kontrolować siebie. Przykłady granic. Taka pierwsza sfera, która jest właśnie możliwa do zrealizowania, to są słowa. Pan Bóg dał nam darmowy dar języka, i my możemy go wykorzystywać w taki sposób, aby właśnie wyrażać siebie, aby określić najpierw siebie, a później siebie wyrażać. Jeśli my podejdziemy do tej sprawy w taki sposób, że jeśli my tego nie powiemy, to nikt się nie domyśli. Wiecie, nikt się nie domyśli, że ja coś lubię, a czegoś nie lubię, jeśli ja tego nie powiem. Wobec czego używajmy słów. I takie proste przykłady. Tutaj jeszcze będzie temat asertywności za chwilkę mówiony w, w kolejnym wykładzie, więc ja nie będę tego jakoś szczególnie e, tutaj rozszerzać. Natomiast kilka takich krótkich przykładów, tak? E, słów, które mogą wyrażać granice. Tak, chętnie się w to zaangażuję. Albo nie, nie podoba mi się ten pomysł, nie zrobię tego. E, my możemy powiedzieć w sytuacji, kiedy ktoś próbuje. E, zaproponować, że nas na przykład odwiedzi, powiedzieć, okej, okay, bardzo chętnie, chętnie Cię przyjmę, ale mam tego dnia czas na przykład tylko do 17. To jest wyrażanie siebie, prawda? Wyrażanie tego, co nam pasuje, co nie pasuje. I kiedy mówimy o słowach, o wyrażaniu siebie, to kolejną sprawą w tych granicach jest prawda. Pan Bóg mówi, odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę sobie nawzajem. Te słowa są zapisane w liściu do Efezjan. Jeżeli... My zgadzamy się na robienie pewnych rzeczy pod presją, dlatego że ktoś tego od nas oczekuje. To tak, na, a tak naprawdę gdzieś tam w środku czujemy odrazę, niechęć, jesteśmy wściekli, sfrustrowani. To co my tak naprawdę robimy? Czy my dajemy tej drugiej osobie szansę do zrozumienia, że coś nam nie pasuje? Nie. Robiąc w ten sposób, my dajemy fałszywy obraz siebie. Czyli ktoś może odbierać, ok, ona jest chętna do tego, żeby to robić, no to będę kolejne rzeczy jej proponował czy narzucał, bo jej to pasuje, prawda? To daje fałszywy obraz każdego z nas, jeśli nie mówimy prawdy. Oczywiście te słowa prawdy muszą być też w odpowiedni sposób powiedziane, właśnie z szacunkiem, o tym też już wspominaliśmy. I druga rzecz, która się odbywa, kiedy my nie mówimy prawdy, to nasza relacja ma zatajony charakter. Czyli jedno na przykład ze współmałżonków, tak naprawdę nie wie na czym stoi. Myśli, że to jest fajne, wspólnie się wybieramy w góry, tak? Jedno ze współmałżonków to zawsze proponuje, drugie się zawsze zgadza, a nienawidzi tego po prostu. I oboje mają zupełnie inne postrzeganie tej sytuacji. Jedno uważa, że to jest fajne, że oboje się z tego cieszą, drugi jest nieszczęśliwe. Relacja ma zatajony charakter. E, bardzo istotną, e, z istotnymi granicami są jest wyznaczenie jasnych zasad, przestrzeń, w której się poruszamy, taki, tak, takich zasad funkcjonowania w domu, w rodzinie. Też kto za co jest odpowiedzialny, jeśli chodzi o obowiązki domowe. Takie rzeczy też e, warto jest sobie ustalić, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy e, właśnie nie oczekiwali e, od samych siebie, od innych rzeczy, których, których po prostu, do których się nie deklarowaliśmy, prawda? Więc to jest ważne, żebyśmy zasady określili, i słowo Boże też nam daje przykłady. Bóg dał w swoim słowie zalecenia, między innymi dziesięć przekazań, gdzie jasno słyszymy o tym, tak? Nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie cudzołóż, prawda? Miłujcie siebie nawzajem, przebaczajcie sobie. To są te Boże zalecenia, które stanowią dla nas ochronę, również ochronę przed przemocą, czy przed jakiegokolwiek rodzaju nadużyciami. I o tym potrzebujemy właśnie pamiętać. Ale wiecie. Często tak jest, że są ludzie, do których słowa prawdy nie docierają. Oni są głusi na słowa prawdy. I w takiej sytuacji linia granic jest wyznaczana przez konsekwencje. To, na co tacy ludzie reagują, to jest tylko ból i strata. Jeżeli doświadczą straty, jeżeli doświadczą w swoim życiu bólu związanego właśnie ze stratą, wtedy zrozumiem: aha, aha, czyli to komuś nie pasowało. Dlatego to jest ważne, żebyśmy my byli właśnie wrażliwi, bo jeżeli na przykład, właśnie znów weźmy po, pod uwagę taką sytuację, że e, dwoje ludzi się kłóci, jedno zaczyna krzyczeć, tak? To my w pierwszej chwili możemy powiedzieć, na przykład, nie życzę sobie, żebyś nam nie krzyczał, czy nie życzę sobie, żebyś nam nie krzyczała. To jest taka pierwsza forma. E, inna metoda. To możemy powiedzieć w taki sposób, tak? Krzyczysz na mnie, kiedy chcę na przykład już w, trochę głębiej powiedzieć też o swoich odczuciach, kiedy nie boję się wyrazić swoich uczuć, swoich emocji, mogę powiedzieć: Krzyknąłeś na mnie, kiedy na mnie krzyknąłeś, to ja odczuwam straszny gniew. Ktoś inny może powiedzieć: Ja odczuwam strach, a wiesz, my potrzebujemy oboje się szanować nawzajem w naszej relacji. Bardzo Cię proszę, nie krzycz na mnie. Prawda? To jest kolejny sposób na to, żeby wyrazić to, że coś mi się nie podoba, ale tutaj dochodzimy do tego momentu konsekwencji. Znów ktoś może być głuchy, pomimo tego, że ja próbuję tak wyrażać siebie, określać to, co jest dobre, co nie jest dobre, ktoś na to nie reaguje. Wówczas mogę przejść do konsekwencji, czyli mogę powiedzieć: Jeżeli jeszcze raz na mnie krzykniesz, wyjdę. Ta osoba będzie miała możliwość skonfrontować się ze stratą, tak? Nie ma kogoś do rozmowy. E to może spowodować, że się zastanowi: OK, rzeczywiście, coś robię nie tak. E, kolejna sprawa, jeśli chodzi o granice, to e, wyznaczają je również wartości kulturowe czy normy społeczne. Tak, w tym środowisku, w którym e, funkcjonujemy, w którym żyjemy. To są również przykłady granic. I Pan Bóg w swoim słowie nam daje naprawdę mnóstwo zaleceń co do tego, jak my powinniśmy w tych relacjach funkcjonować i że my jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Ale są też takie słowa, które bywają kontrowersyjne, i one mogą być opacznie interpretowane. Na przykład w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale możemy przeczytać: Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. I tutaj my możemy się zastanowić, czy Bóg chce, abyśmy my pozwalali innym. Na to, aby nas bili. Czy to o to w tym tekście chodzi? Jeśli spojrzymy na kontekst, to jaki jest wstęp tutaj do, do tej wypowiedzi? Oko za oko, ząb za ząb. To była zasada, prawda, odwetu, która była stosowana e, wcześniej. Pan Jezus tutaj mówi, już w ten sposób nie chcę, żebyście reagowali. Ja nie chcę, żebyście wy w ten sposób właśnie oko za oko. Ktoś mi tak, to ja tobie tak. Odwet. Nie. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Ten tekst w innych przekładach jest przetłumaczony zupełnie inaczej i on zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Nie zwalczajcie zła złem, nie odwzajemniajcie zła. Prawda, jak to pięknie brzmi? Czyli, jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Co to, co to tak yy, może oznaczać w związku z tym? Zareaguj inaczej niż ta osoba się spodziewa. Dlatego, że do tej pory może zawsze reagowałeś właśnie odwetem, a może teraz zareaguj inaczej. Może to da komuś coś do myślenia. Zareaguj wbrew temu, czego ktoś oczekuje, czego się spodziewa, o czym myśli, że tylko na to zasługuje. Prawda? I potem w szeregu tekstów my mamy rozwinięcie tego wątku, gdzie jest jeszcze doprecyzowane wiele, wiele elementów. Właśnie tego zagadnienia nie od wzajemniania z łazłem. W liście do Rzymian, na którym chcę się skoncentrować, możemy przeczytać. Błogosławcie tych, Którzy właśnie czynią wam zło. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, czyli Wy się nie mścijcie. Pan Bóg jest tym, który zadba o sprawiedliwość. Pozwólmy Bogu, aby wykonał to, do czego on się poczuwa i, i chce się tym zająć. Nie bierzmy tego na siebie. I zobaczmy właśnie, jak tutaj ta zasada nadstawienia drugiego policzka, czyli nieodwzajemniania zła. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Zobaczcie, jakie to jest zaskakujące, prawda? Czyli mój nieprzyjaciel, a ja mam mu czynić dobro? Tak, kolejny, kolejny fragment tego tekstu wyjaśnia. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ale zło dobrem zwyciężaj. I to jest coś, nad czym my mamy kontrolę. To my możemy zdecydować, że chcemy zwyciężać złodobrem. Tylko, właśnie, czasem my musi, możemy się zastanowić, to jak, jak to złodobrem zwyciężać. Spójrzmy na przykład pana Jezusa. Ech. I tutaj znów można się odnieść do tego tekstu nadstawiania drugiego policzka. Pan Jezus był w trakcie rozprawy sądowej, która była kompletnie nieuczciwa, niesprawiedliwa, e, niewłaściwie przebiegała, i w trakcie tej rozprawy jeden ze sług, Uderzył pana Jezusa. Czy on wtedy nastawił drugi policzek? Powiedział, okej, okay, bij mnie dalej. Ale czy odwzajemnił zło złem? Też nie. Co zrobił pan Jezus? On zaczął rozmawiać. Krótko bardzo. Dał do myślenia. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Czy takie sformułowanie mogło dać do myślenia temu człowiekowi, który właśnie pod wpływem impulsu chwili uderzył pana Jezusa? Myślę, że zdecydowanie tak, prawda? Pan Jezus daje nam tutaj przykład. Ja się przeciwstawiam złu. Pan Jezus się ewidentnie przeciwstawił, ale nie z pozycji odwet za odwet, zło za zło, prawda? Zupełnie inaczej. Ja, ja może zadam pytanie, które sprowoduje w kimś refleksję? Może uzasadnię to też pewnymi zasadami? Jeżeli źle to podwiedziałem, udowodni. Tak powinno się działać, tak? Porozmawiajmy rozmawiajmy o tym, co ci się nie podobało w tym, co powiedziałem, ale dlaczego mnie bijesz? To nie powinno mieć miejsca. Jeszcze inna sytuacja, w której możemy się przejrzeć temu, jaki pan Jezus dał nam przykład. Były, było szereg momentów, w których ludzie chcieli pana Jezusa zabić, ale to nie był jeszcze czas. I co pan Jezus wówczas robił? Czy on z nimi walczył? Czy on wyciągał miecz? Nie. On znów pokazuje nam, ja decyduję o sobie, to nie jest mój czas, odszedł stamtąd. To jest to, co pan Jezus robił. On miał prawo ochronić siebie i korzystał z tego prawa. Ale kiedy odszedł, czynił dobro, prawda? Widzimy, że kiedy odszedł, potem uzdrowił ich wszystkich. To mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, ten fragment w 12 rozdziale. Wielu za nim szło i on ich wszystkich uzdrowił. Pan Jezus strzegł swoich granic w ten sposób, że decydował o sobie: Nie będę tu, gdzie jest zagrożenie jakieś dla mojego życia. Nie zgadzam się na to, odejdę. Kolejna sytuacja, sytuacja, która często też jest trochę kontrowersyjna. Zachowanie Pana Jezusa, kiedy wszedł do świątyni, odbywał się w niej handel. E, wszedł, wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali, powywracał stoły. I dlaczego pan Jezus to zrobił? Co on dalej zrobił? On powiedział: Dom mój będzie nazywany Domem Modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Czyli Pan Jezus tutaj odnosi się do zasad, według których e, to wszystko miało funkcjonować, świątynia miała funkcjonować. Mówiliśmy, prawda, że zasady są ważnym elementem, jeśli chodzi o wyznaczanie granic, o ich egzekwowanie. E, tutaj też Pan Jezus mówi: Dom mój czyli to jest Jego przestrzeń On ma prawo w niej egzekwować swoje prawa i swoje zasady. E, wobec czego. Dlaczego Pan Jezus tutaj to zrobił? Czy wszyscy uciekli? Spójrzmy, kiedy Pan Jezus to zrobił, kiedy uciekli ci, którzy byli winni, wtedy Pan Jezus e, przyjął wszystkich chorych, trendowatych, a On ich uzdrowił. E, dzieci również nie bały się do Niego podejść. E, dzieci miały odwagę, żeby przybliżyć się do Pana Jezusa i wielbić Go. Po to była świątynia właśnie. To było miejsce przeznaczone do tego, aby. Aby uwielbiać Pana Boga, aby przychodzić po łaskę, po Jego miłość, po to, aby doświadczać od Niego tego, czego każdy człowiek potrzebował. E, więc Pan Jezus przegonił tych, którzy zachowywali się w nieodpowiedni sposób, ale robiąc to, On tak naprawdę stanął w obronie tych słabych, którzy nie mieli siły, nie mieli odwagi, nie mieli, śro nie mieli środków, aby zapewnić sobie zabezpieczenie właśnie swoich potrzeb. Tak. Kiedy myślimy o, o granicach, to możemy się zastanowić w ogóle, dlaczego my tutaj mówimy o świątyni. To jest ważne, żebyśmy w pierwszej kolejności, mówiąc o granicach naszych, tych psychologicznych, emocjonalnych, zastanowili się, kim ja jestem. Kim ja jestem? Pan Bóg mówi w swoim słowie wyraźnie, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i że nie należymy do samych siebie. My jesteśmy drogo kupieni. Jaki jest nasz cel w związku z tym? My mamy wysławiać Boga w ciele naszym. To jest to Boże zalecenie. I dlatego znów ta autorefleksja: czy ja uznaję to, co Pan Bóg mówi o mnie? Czy ja mam świadomość tego, że jestem świątynią Ducha Świętego? Yy, a może jeżeli w tej chwili tak nie, nie odczuwam, nie rozumiem tego, to czy chcę, żeby to się zmieniło? Jaka jest moja tożsamość? Czy moja tożsamość wynika z różnych przykrych doświadczeń w moim życiu, z tego wszystkiego, co jest y, nie okay, co, co jest wszelkich krzyw, które może w swoim życiu doświadczyłam, czy to jest moja wartość, czy moją wartością jest to, co mówi Pan Bóg, w co ja wierzę tak naprawdę. Więc jaką przedstawiam wartość? Każdy z nas potrzebuje się nad tym zastanowić, żeby właśnie określić tą swoją przestrzeń. Y, wtedy też będziemy wiedzieli, jaki jest cel dla mojego życia, albo możemy chcieć poznać cel dla swojego życia. Panie Boże, do jakiego celu ty mnie przeznaczyłeś? Jakie ty masz zamierzenia wobec mnie? Tutaj ten tekst mówi, że my mamy wysławiać Boga w ciele naszym, czyli są pewne zlecenia, które Pan Bóg dla nas ma, w jaki sposób my mamy wysławiać Pana Boga. Każdy z nas indywidualnie to potrzebuje sobie z Panem Bogiem ustalić. Jakie są moje wartości, jakie są moje upodobania, co mi służy, a co mi nie służy. Jeśli ja myślę o tym właśnie, że jestem świątynią Ducha Świętego, to co mi służy? Ja nie odpowiadam tylko za siebie w tym momencie, bo ja odpowiadam przed Panem Bogiem, który mnie kocha, który oddał za mnie swoje życie, i on chce, żebym właśnie z należytym szacunkiem podchodziła do, do siebie samej. Co mi szkodzi? To jest też to pytanie, które my potrzebujemy sobie zadać w tej sytuacji. Co mi szkodzi? Czy Pan Bóg patrzy na moje granice? Czy on nie widzi? Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Pan Bóg mówi: e, Jak cenni jesteśmy. Pan Bóg wyrysował nas na swoich dłoniach i On widzi nasze granice. Oto Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma, czyli Pan Bóg widzi te nasze granice. On widzi, gdzie się kończy nasza przestrzeń, a gdzie zaczyna się przestrzeń e, kogoś innego. Granice są tym, co pozwala nam się rozwijać, co nas chroni. I my możemy się też zastanowić, jakie są moje granice, z czego one są. Tutaj mamy e, z, zdjęcie takiego, takiego ogrodzenia, prawda? Czy moje granice są murowane wobec ludzi? Czy one są drewniane, e, czy one są e, może e, z jakiegoś metalu, a może w ogóle nie mam granic? Jak to wygląda? E, przepraszam bardzo, monitor mi się wyłączył, czy jest możliwość, żeby ktoś go włączył. Będę wdzięczna. E, więc, więc to Pan Bóg widzi te nasze granice, one są niezwykle y, niezwykle ważne i istotne y, z punktu widzenia też Pana Boga. i mając świadomość tego, kim jesteśmy, my możemy w całkiem inny sposób wtedy reagować na pewne rzeczy, mając świadomość tej odpowiedzialności. Tak? Ja nie jestem tylko y, kimś nic nieznaczącym i to nie znaczy, że ja mam być pełna pychy, prawda, ale, bardzo istotna jest w tym wszystkim właśnie pokora z jednej strony. Pokora, która też y, prowadzi do tego, że ja widzę swoją wartość przed Panem Bogiem, bo to On mi tą wartość wyznaczył. Kiedy Pan Jezus oddał za mnie swoje życie, y, On właśnie nadał mojemu życiu też ogromną, ogromną wartość. Przejdźmy zatem dalej. Kiedy myślimy właśnie o, o temacie granic, to też ważne jest, żebyśmy się zastanowili, jakie są zagrożenia. W Piśmie Świętym możemy przeczytać mm, właśnie znów po raz kolejny, to Pan Jezus wielokrotnie powtarza to, jaka jest, jak jest nasz status przed Nim, e, że my jesteśmy świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w nas. I znów ten tekst, który teraz przytaczam, to jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian 3, 16, 17. Dalej On mówi tak: jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Dziękuję bardzo. Czyli spójrzmy, jaka odpowiedzialność. Niszczenie nas jako świątyni może wiązać się z tym, że zostanie zniszczony ktoś, kto niszczy nas. A więc znów tutaj taka refleksja, takie pomyślenie nad tym, Jakie postawy szkodzą mnie? Jakie postawy innych szkodzą mnie? A może też jakie postawy moje szkodzą mnie? Bo jeżeli ja sama siebie niszczę, no to ta zasada również będzie dotyczyła mnie. Więc to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Jakich postaw ja nie chcę w związku z tym tolerować, bo one nie są dobre? Co nie jest dla mnie akceptowalne? Na co wyrażam zgodę wreszcie? To są znów te pytania, z którymi musimy się zmierzyć i się nad nimi zastanowić. Na co wyrażam zgodę, na co nie wyrażam zgody? Potrzebny jest czas, żeby nad tymi sprawami się zastanowić. Tak, to są te zagrożenia. Natomiast odpowiedzialność nasza, to znów, kiedy mówiliśmy o granicach na początku, wspomnieliśmy o tym, że samokontrola jest czymś, co, co jest bardzo ważne. I tutaj Pan Bóg daje właśnie pewne zalecenia, zalecenia dotyczące myśli, uczuć, słów. Mówi tak, nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Te podkreślone fragmenty odczytam na razie. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy. To są słowa zapisane w y, księdze kapłańskiej. Czyli czego mamy nie robić? Wiecie, kiedy czytamy te słowa, to od razu to, co nam się nasuwa, to jest postawa przebaczenia. Dlatego, że osoba, która nie przebaczyła, to jest ta, która w sercu swoim ma nienawiść, która chce się mścić, która chowa urazę. Ale jak my rozumiemy pojęcie przebaczenia? Ja myślę, że, że to, ta, to słowo jest nadużywane bardzo często i ono jest źle rozumiane. I dlatego, chwilę chciałabym się nad nim pochylić. Pan Bóg nas zachęca do przebaczenia. Ale co to znaczy? Przebaczenie jest postawą serca. Jeżeli druga osoba nie chce się z nami e, połączyć w tym przebaczeniu, tak? nie, nie wykazuje też tego zainteresowania, to nie dojdzie do pojednania. My przebaczymy ze swojej strony, ale to nie znaczy, że dojdzie do pojednania. Do pojednania jest potrzebne właśnie zaangażowanie dwóch stron. Ale my w swoim sercu, właśnie też troszcząc się o siebie, bo Pan Bóg dał nam to zalecenie dla naszego dobra. Potrzebujemy odpuścić, wybaczyć, żeby nie chować w swoim sercu urazy, nienawiści, bo to jest dla nas po prostu niszczące. Chroniąc siebie znów, my możemy zdecydować, że przebaczamy. Ale! Co tutaj Pan Bóg w tym tekście jeszcze mówi? Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego. Czyli ja nie mam milczeć, okej, okay. ktoś mi zrobił krzywdę, przebaczam, nieważne, nic się nie stało. To jest zła postawa, tak? Jeżeli ja mam takie poczucie, że ja mam udawać, że nic się nie stało, a może ktoś przyjdzie i mnie przeprosi, ja powiem, nie, słuchaj, nieważne, to nie ma znaczenia, nic się nie stało. No to nie jest fair, bo jeżeli rzeczywiście czujemy się zranieni. To bądźmy uczciwi z tym i rozmawiajmy, tak? To, co zrobiłeś, było dla mnie raniące, ale tak, ja ci przebaczam i cieszę się, że przyszedłeś o tym porozmawiać. I znów postawa serca. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ha, co za wymaganie! Jak często my patrzymy na ten tekst pod kątem tego, że najpierw my mamy miłować siebie? Kiedy mamy świadomość swojej tożsamości, czy my naprawdę siebie kochamy? Co to w ogóle znaczy kochać siebie? Czy troszczymy się o siebie? Czy staramy się czynić sobie dobro, dbać o swoją kondycję fizyczną, psychiczną, duchową? E, z naszej strony dbać o to, żeby mieć relacje dobre ze wszystkimi ludźmi, o ile to od nas zależy. E, I chodzi tutaj o to, żeby traktować i siebie, i innych równie dobrze. I też o komunikowanie innym tego, co nie jest dla nas akceptowalne, dlatego że my też chcemy się o siebie właśnie zatroszczyć. To są bardzo głębokie, bardzo ważne myśli, które Pan Bóg zawarł w tym tekście, czyli ta postawa przebaczenia to jest coś, do czego Pan Bóg nas zachęca, ale przebaczenie nie równa się zgoda na zło. I o tym właśnie pamiętajmy w swoim życiu. Znów. Kto kogo kontroluje? Sługa Pański nie powinien wydawać się spo w spory, powinien być uprzejmy. Czyli ja mam panować nad sobą, ja mam nie być kłótliwa, ja mam być uprzejma, tak? To jest to zalecenie od Pana Boga. Ale znów, czy to znaczy, że mam milczeć, kiedy ktoś robi mi krzywdę? Nie napominający z łagodnością krnąbrnych. Czyli moja postawa ma być postawą łagodności, takiej, jaką Pan Bóg chce, abym miała. I oczywiście, wiecie, czasem ta łagodność będzie też konkretna, bo Pan Jezus w świątyni postąpił konkretnie. On nie... Nie działał odwetowo, nie działał. Wro... To nie była postawa wrogości, ale była konkretna, prawda? Zdecydowana. I to też jest coś, czego Pan Bóg nas naucza. Czyli my mamy mówić innym, niż mnie. To nie jest właściwe. Ale kogo my będziemy kontrolować? Czy my tych ludzi będziemy kontrolować, kiedy do nich przychodzimy i mówimy, że coś nam nie, nie pasuje? No nie. Znów z tego tekstu wynika, że możemy mieć nadzieję, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. Czyli my. Możemy liczyć na to, że w jakiś sposób Pan Bóg zadziała, jeżeli my będziemy tę swoją część robić. Mianowicie zwracać uwagę, kiedy coś jest nie w porządku, bo to jest nasza część. To jest nasza część. Jest źle, nie podoba mi się coś. To może Pan Bóg z drugiej strony będzie właśnie do tych osób przemawiał i może przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. Czyli to nie my kontrolujemy drugą osobę. Jeśli my będziemy o tym pamiętać, to schodzi z nas ogromny ciężar, prawda? Ja nie muszę zmienić drugiej osoby. Ja nawet nie powinnam próbować zmienić drugiej osoby. Bardzo istotne w kontekście właśnie granic. Gdzie są moje granice, a gdzie przebiega ten obszar należący do drugiej osoby. I wiecie. Kiedy mówimy o zapobieganiu przemocy, to są takie sytuacje, kiedy y, wystarczy w relacjach z drugim człowiekiem pójść w pojedynkę, tak, porozmawiać z nim. I Bóg też nam daje właśnie takie wskazówki, tak, w Mateusza 18 rozdziale mamy upomnij tego kogoś sam na sam, porozmawiajcie w pojedynkę indywidualnie. Jeśli on na to zareaguje, jeśli y, uwzględni to, no to pozyskałeś brata swego, chwała Bogu, jest sukces, tak, jest sukces, ktoś zrozumiał, że, że postępowanie jego było raniące, niewłaściwe. Jest fajnie, ale może tak być, że to nie zadziała. Czy wtedy zostajemy sami? No właśnie, tutaj taką myślą przewiodnią jest to, że przemoc karmi się milczeniem, tak? Karmi się ciszą. I Pan Bóg nie chce, żebyśmy, my, zostali w tym sami. Mówi, że jeżeli ten ktoś nie reaguje na nasze słowa, My powinniśmy iść do innego człowieka, do kogoś, komu ufamy, do, może do specjalisty, może do przyjaciela. Weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, czyli nie zostawiaj tego dla siebie. Idź, porozmawiaj z kimś. Już to będzie dla ciebie pomocą, kiedy z kimś porozmawiasz. A może ten ktoś ci pomoże w rozwiązaniu problemu. Nie, nie milcz. Nie cierp w samotności. Idź i porozmawiaj. Wiecie, często tak jest, że kiedy właśnie w naszych rodzinach, w małżeństwach dzieją się pewne złe rzeczy. To my mamy poczucie wstydu nie pójdę z tym nigdzie. Będę. Ja muszę sobie sama z tym poradzić. Czy sam muszę sobie z tym poradzić? Albo coś, z czym ja się zetknęłam nieraz w rozmowie z kimś, ktoś powiedział tak, kiedy tobie o tym mówię, to już mam poczucie winy, że zdradzam męża. Czy tak jest? Czy to jest zdrada? Zobaczcie, Pan Bóg mówi: nie, nie jesteś w tym sam. Panu Bogu się nie podoba przemoc. Nie podoba się nadużywanie, nie podoba się wymuszanie. Bądźmy świadomi tego, że mamy prawo udać się po pomoc i to nie jest zdrada, tak? To nie jest zdrada. Jeśli to nie wystarczy, to jeszcze musimy zaangażować kolejne osoby. W panelu dyskusyjnym też o tym było mówione. Są specjaliści, tak? Są pewne środowiska, w którym możemy się udać po pomoc. Nie zostawajmy z tym sami. Czyli mamy te kolejne kroki, które możemy podejmować i wiecie, może tak być, że ludzie, którzy z nami mieszkają, naprawdę nie zrozumieją tego, co się dzieje i Pan Bóg to przewidział. On powiedział tak: "Tak, to staną się wrogami człowieka domownicy jego". Ojej. My w rodzinie naszej chcemy mieć osoby przyjazne nam, my chcemy być przyjaźni, my chcemy, aby panowała miłość, ale może się zdarzyć, że staną się naszymi wrogami nasi domownicy, dlatego że stawianie granic może prowadzić do gniewu, do wrogości innych ludzi wobec nas. I my wtedy stajemy przed takim dylematem. Kogo ja bardziej kocham? Czy Pana Boga, czy te osoby? I chcę nadal być w tym układzie, w tych relacjach. Bo Pan Bóg w tym liście, w Ewangelii Mateusza mówi tak. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Czasem my sobie myślimy, nie, ja potrzebuję być w tej relacji. Ktoś jest dla mnie taki ważny. To co, że on mi robi krzywdę, ale, czy że ona mi robi krzywdę, ale... Ale to jest takie dla mnie ważne i my możemy się zastanowić, ile jestem w stanie znieść, aby ktoś był obecny w moim życiu. Na to pytanie nikt za nas sobie nie odpowie. My potrzebujemy się nad tym właśnie zastanowić, bo to są nasze granice, nasz obszar, nasza przestrzeń. Jedno jest pewne. Pan Bóg nas w tym nie zostawi. Może tak być, że kiedy będziemy te sprawy analizować, kiedy te wszystkie środki, które do tej pory podejmowaliśmy, nie przyniosą efektu. Możemy zostać doprowadzeni do takiej sytuacji, że powinniśmy właśnie się oddzielić. Bóg też mówi o takich sytuacjach: Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Czasem trzeba się rozstać, żeby się chronić, żeby nie zostać zniszczonym, żeby właśnie ta świątynia Ducha Świętego nie została zniszczona. Nasze życie ma ogromną wartość i potrzeba nieraz właśnie Zabezpieczyć Ciebie, tak jak Pan Jezus, tak? O, potrafił odejść w niektórych sytuacjach. Ale co dalej? Czy czeka nas wtedy coś dobrego? No tutaj, chociaż byłem z kimś. Pan Bóg mówi tak: Jeśli ty, Wy to zrobicie, to ja przyjmę Was i będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami. Czyli. Pan Jezus obiecuje, że kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że my się zdecydujemy właśnie oddzielić od tych relacji, które są dla nas szkodliwe, to Pan Jezus nawiąże z nami jeszcze bliższą więź. I wiecie, stawianie granic, zrozumienie pojęcia granic, przeanalizowanie tych wszystkich spraw, właśnie kim ja jestem, jakie są moje wartości, priorytety, czy ja w ogóle żyję według tych wartości i priorytetów, czy do tej pory może żyłam, czy żyłem pod dyktando innych osób, oczekiwań innych osób wobec mnie. Może ja mam swoje priorytety, ale jak ktoś mnie tak bardzo prosił i tak nalegał, no to ja zawsze ulegałam, bo przecież, bo trzeba przecież nieść swój krzyż, tak? Czy nadstawić drugi policzek, prawda? Te niewłaściwie. Interpretowane teksty ze Słowa Bożego, które powodują, że my zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi wolnymi. I że dla każdego z nas Pan Bóg ma indywidualny plan. Kiedy będziemy chcieli zacząć, właśnie, zmieniać pewne rzeczy może w naszym życiu, to może się pojawić strach. No bo, okej, okay, co teraz, jak ja następnym razem powiem, nie, nie zrobię tego, nie, nie pasuje mi, nie zgadzam się na to, jak ten ktoś zareaguje? Może się pojawić strach. To jest naturalne. Może też się pojawić gniew, kiedy ja sobie uświadomię rety ja w ogóle nie mam panowania nad swoim życiem. Wszystko, co do tej pory było, to były działania innych osób ja w ogóle nad tym nie panuję. Może się pojawić gniew różne, różna mieszanka różnych odczuć frustracja. Pamiętajmy o tym, kto jest fundamentem. Pan Bóg w psalmach przemawia do nas pięknymi słowami tylko On jest opoką moją, twierdzą moją przez to się nie zachwieje. Pan Bóg nas podtrzymuje, On chce to zrobić. Skała mocy mojej, zobaczcie, skała mocy mojej, jakie to są słowa dodające otuchy i pokrzepiające. Ucieczka moja jest w Bogu, czyli ja mogę się skryć w Panu Bogu, ale to nie znaczy, że ja uciekam w ogóle przed wszystkim przed odpowiedzialnością nie, bo On mi da moc. I teraz mówiliśmy o tych wszystkich uczuciach, które mogą nam towarzyszyć. Pan Bóg mówi tak: wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg chce usłyszeć o tym wszystkim, co my czujemy, z czym się zmagamy, z naszymi wszystkimi walkami wewnętrznymi, z tym bólem całym, który mamy w sobie. Pan Bóg chce, żebyśmy my przyszli do niego i przed nim to wylali, bo on jest naszą ucieczką. On chce nas usłyszeć. On chce nas z tym wszystkim przytulić, pocieszyć. Wiecie, ja mam takie doświadczenia, że kiedy jest ciężko, przychodzę do Pana Boga i po prostu wylewam przed nim serce. Ja nie owiłam w bawełnę, tylko mówię wprost. Czasami to nie są słowa składne i ładne. Wiecie, kiedy szarpią nami różne odczucia, Pan Bóg przyjmie wszystko. Jeśli sobie przeczytamy psalmy, zajrzymy do nich, to tam czasem jest tyle bólu w tych psalmach i czasami możemy się zastanowić, jak takie słowa mogą być w Biblii, yy, wołające o zemstę i tak dalej. Pan Bóg mówi, okej, okay, ty możesz tak czuć, ale przyjdź z tym do mnie. Ja ci pomogę sobie z tym poradzić. I co dalej Pan Bóg mówi? Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Pan Bóg chce być naszym cudownym doradcą. O tak o sobie mówi, że jest cudownym doradcą. Czy my chcemy z tych jego rad korzystać? W jego słowie, oprócz tych tekstów, które dzisiaj tutaj sobie przeanalizowaliśmy, jest całe mnóstwo innych tekstów. I to nie jest tak, że tutaj są odpowiedzi na wszystkie nasze dylematy, te, które dzisiaj przytoczyliśmy, ale Pan Bóg ma drogę dla każdego z nas. I teraz kwestia jest tylko tego, żeby przyjść do Pana Boga, pytać go o to. A możemy być pewni, że On nam odpowie, bo to obiecał, będziemy się powo powoływać na tę obietnicę, to możemy być pewni, że Pan Bóg będzie z nami rozmawiał i będzie nas wspierał. Zachęcam każdego z nas do tego, abyśmy właśnie o tym pamiętali, abyśmy według tych zasad, które tutaj omówiliśmy, też żyli w naszych rodzinach. Wtedy nasze dzieci też będą zabezpieczone przed przemocą, kiedyś przed stosowaniem, ale też przed uleganiem, jeśli będą wiedziały, jaką przedstawiają wartość, że im też się należy szacunek, że one też są świątynią Ducha Świętego. Czy wówczas one będą chciały wobec kogoś stosować przemoc, albo będą się zgadzały na przemoc wobec siebie? Nie, bo będą rozumiały wartość swoją i wartość innych ludzi. Będą wiedziały, za co są odpowiedzialne. A więc ta prewencja to jest tak naprawdę całe nasze wychowanie naszych dzieci, nasze relacje w rodzinach, i zachęcam każdego do tego, abyśmy o tym pamiętali codziennie. Dziękuję bardzo za uwagę.